Częste mycie skraca życie. Ale dotyczy to tylko ludzi. Jeśli chodzi o samochody, to jest dokładnie odwrotnie. Mycie jest największym wrogiem korozji. Myjąc samochód, regularnie pozbywamy się na przykład ptasich odchodów, które działają naprawdę jak bomba. Potrafią lakier przeżreć w ciągu kilku tygodni niemal na wylot. To samo dotyczy żywicy niektórych drzew. To samo dotyczy kurzu, spalin, które osadzają się na lakierze naszego auta i są dla niego toksyczne. Jeśli myjemy auto, pozbywamy się tych wszystkich niebezpiecznych rzeczy. Jeśli komuś wydaje się, że myjnia automatyczna umyje mu dokładnie aluminiowe felgi, to jest w błędzie. Również niestety szampon samochodowy nie da tu rady, ponieważ to nie jest zwykły pył drogowy. Ten pył powstaje przy zużywaniu się klocków hamulcowych. On powstaje w wysokiej temperaturze, jeszcze gorący, osadza się na lakierze i dosyć trudno go usunąć. Potrzebujemy więc specjalny środek do felg. To są takie preparaty, roztwory wody i kwasów, roztwory zasad i one są bardzo skuteczne. Jednak dosyć niebezpieczne. Trzeba uważać. Trzeba pamiętać, żeby używać rękawiczek. Trzeba pamiętać, żeby zawsze bardzo dokładnie taki płyn spłukać. Jeśli go nie spłuczemy, zostawimy go na lakierze, na nadwoziu, na felgach, na hamulcach, to spowodujemy bardzo szybko postępującą korozję. Czytelnicy często pytają nas, czy lepiej umyć auto gąbką czy szczotką. Co jest bezpieczniejsze dla lakieru? Czym nie porysujemy go? Otóż odpowiadam Wam. Nie ma to większego znaczenia. To jest dokładnie tak jak w przypadku polskich wyborów parlamentarnych. Oba te środki mogą nam zaszkodzić. Tym niemniej oba są o wiele bezpieczniejsze niż duża, niebezpieczna, rysująca każdy lakier myjnia automatyczna. Dlatego warto mieć samochód własnoręczny. Pozostaje kwestia, czym myć samochód. Otóż zwykłym szamponem samochodowym. Już nie wnikając w to, jakiej marki. Ważne, żeby nie używać zwykłych domowych detergentów, na przykład środków do mycia naczyń, ponieważ z czasem będzie nam płowieć lakier albo zrobimy krzywdę elementom gumowym. I bardzo ważne, używamy dużo wody. Jeśli będziemy używać mało wody, wtedy nieważne, czy będziemy używać szczotki czy gąbki, porysujemy lakier. Samochód właściwie jest umyty. Teraz pozostaje go spłukać. Należy użyć jak największej ilości wody. Im więcej, tym lepiej. Zmyjemy nie tylko resztki piasku, ale też tę całą chemię, szampon. Pokażę Wam jeszcze, jak można szybko wysuszyć samochód, co jest szczególnie ważne, jeśli chcemy go na przykład potem woskować. Albo jeśli chcemy po prostu uniknąć zacieków. Możemy użyć takiej, jakiejkolwiek, starej wycieraczki, którą już mieliśmy wyrzucić, ale ją jeszcze mamy. Możemy umyć auto sami, używając szczotki albo gąbki, ale możemy też pojechać na stację benzynową i skorzystać z myjni bezdotykowej. Na żetony. Za 10-15 zł, kilka minut, umyjemy auto do czysta i efekt będzie w zasadzie zbliżony.